Oto dzień, na który czekaliśmy. Finał trzeciej edycji programu Wydaje się, że umiesz jeździć. Czterech fenomenalnych kierowców i bardzo szybkie samochody. A wśród kierowców ten, który dziś zdobędzie tytuł Kierowcy Roku TVN Turbo 2012. Zapraszam! W trakcie eliminacji sprawdziliśmy umiejętności ponad setki kierowców. Po dwóch etapach finału zostało czterech najlepszych z najlepszych. Wygrać może oczywiście tylko jeden. Finaliści zmierzą się z trzema zupełnie różnymi samochodami, których wspólnym mianownikiem jest ogromna moc. Łącznie te trzy auta mają ponad 1400 koni mechanicznych. Już dziś okaże się, kto otrzyma tytuł Kierowcy Roku TVN Turbo 2012. To wszystko ocenią nasi jurorzy. Dorota Gardias, miłośniczka motoryzacji i mocnych wrażeń. Michał Kościuszko, aktualny rajdowy wicemistrz świata klasy produkcyjnych aut WRC. A także wschodząca gwiazda polskich rajdów Wojtek Chuchała, aktualny mistrz Polski i Słowacji w klasie N. Najlepszy z najlepszych, oprócz tytułu kierowcy roku TVN Turbo, otrzyma możliwość przejechania się samochodem rajdowym, a także przejdzie szkolenie w szkole jazdy Subaru. Panowie, witam w ścisłym finale. Pierwsza konkurencja. Porsche 911 Carrera 4. Silnik 350-konny. Napęd na 4 koła, ale i tak większość mocy kierowana jest na tylną oś. Pamiętajcie o tym, że silnik w 911 jest umieszczony za tylną osią. Pojawia się bardzo dużo ciekawych zjawisk, z którym wy, jako kierowcy, musicie sobie poradzić. Pojawia się taka klasyczna podsterowność 911, czyli samochód zacznie skręcać, bardzo dobrze zacznie skręcać, dopiero jak silnik wjedzie w zakręt. Dotąd, dopóki tył samochodu nie jest w zakręcie, samochód troszeczkę nam wyjeżdża przodem. To chyba będzie twój dzień, bez obciążeń, bo przecież nie spodziewałeś się, że będziesz w tym finale, a teraz stoisz przed naprawdę wielką szansą. No, nie spodziewałem się, no, cieszyłem się już z drugiego dnia. Przy ogłoszeniach wyników, no, już tak widziałem, że odpadam, no, a tu nagle happy end. Surprise. No, pokaż klasę, bracie. Jedziemy. Trzymamy za ciebie kciuki. Bartek, pamiętaj, jest pierwszy finalista, uwaga, jedzie. Porka jest czteronapędowa, skręć bez gazu i teraz mu dołóż. Bartek, boisz się, czy co jest powodem tej prędkości? Pamiętaj, że jedziesz na czas. Zaczynamy slalom. Śmiało, śmielej. Super, piękny slalom. Szeroko poszedł, dobrze. Zatrzymujemy się w punkt. Dobra. To ci akurat wyszło idealnie. To ci wyszło super. Naprawdę, idealnie. No i co, dzień wielkiego finału, spełniły się marzenia chyba. Dokładnie tak, Michał mówił o amerykańskim śnie i rzeczywiście się spełnia. Kiedy jechałeś do programu na eliminację, to czego się spodziewałeś? Spodziewałem się walki do samego końca, niesamowitej zabawy, to wszystko to jest. Jak będziesz jechał? Szybko. Jedzie wyraźnie. O, z drugiej strony. Z drugiej strony to powinien, ale to jeszcze jest chyba wybaczalne. Dawaj. Dobra. No, prawie. No, stary, mało brakowało, byś przestrzelił. Jesteś w finale i będziesz jeździł takimi samochodami, o których niektórzy po prostu tylko marzą. Czy to też takie jakby chłopięce marzenia, przejechać się takim autem? No, oczywiście, że tak. Zawsze marzyłem, żeby jeździć takimi super samochodami, ale niestety fundusze nie pozwalają, no, żeby sobie takim autkiem śmigać na co dzień. Zdrowia, szczęście, pomarańczy, niech nam Przemek nago tańczy. No, może nie nago, ale jak wygram, to zatańczę. Trzymamy cię za słowo. Dobra, jedziemy w lewo, ostro. Dobrze. Troszeczkę wypuszczamy tutaj, w prawo teraz. Od lewej, tak. Ale w ogóle skąd piękny Przemek zajmiesz? Zawsze się nie hamujesz. Super! Mało kto takimi autami jeździł, a jeżeli jeździł, to po drogach, a nie po torach, prawda? Także całkiem inna specyfikacja i boję się tych samochodów. Czy trema nie ogarnie cię czasem dzisiaj? No bo to jest wielki finał. Tak, dzisiaj na pewno. Dzisiaj będzie ogromna, to na pewno.
Artur, no przejedź się po tym torze i wracaj tutaj. Tak. Ale dobrze, ładnie, lekkim driftem w pierwszy zakręt. Super. Dobrze, szerzej, myśli gość za kierownicą. Stop. Super. Zakończyliśmy przejazdy w najsłabszym z dzisiejszych aut. Różnice w czasie, jakie osiągali uczestnicy, już były duże. Czas na dołożenie kolejnych 200 koni mechanicznych. Przechodzimy sobie do SLS-a. To, co chciałem wam pokazać, tam mieliśmy 350 koni, tutaj mamy tych koni 571. Zdecydowanie większa moc. I popatrzcie, co się dzieje. Gdzie jest silnik? Silnik nie jest z tyłu, silnik jest za przednią łosią, czyli można powiedzieć, że jest to silnik centralnie umieszczony. Skrzynia biegów jest za tylną łosią. Co nam to daje? Prawie idealnie 50-50, jeżeli chodzi o rozkład masy. Ale napęd jest tylko na tylną oś. Szpera. I to, co możecie zrobić? Możecie tym samochodem się po prostu bawić. Będziemy jechać tutaj w systemie ESP Sport, który pozwala wam wykorzystywać gaz do skręcania. Pozwala na wychyły samochodu, pozwala skręcać masą, pozwala wykorzystać balans tego auta, czyli jego absolutną siłę. Powodzenia. Moi drodzy, teraz jedziemy pół tonu szybszym samochodem Mercedes SLS AMG. Naprawdę ma dość dużo koni pod maską. Dobra, dajemy. Cian, cian. Ale France nosi. France nosi, co? O kurde. Dobra, wjeżdżamy na mały tor. Tu się liczy przede wszystkim precyzja, bo jest delikatnie gorzej z przyczepnością. Ale dźwięk tego samochodu po prostu zabija. To jest potwór. Dobra, lecimy. Poszedł. No stary. Dobra, odpuść hamulec. Ojojojojoj, grubo poszedł. Gdzie tam pojechał? W pole go wygnało. Też. Kurczę, pieczone. Stracił tam bardzo dużo, co? Stracił, w tym polu. Pokaż nam, Bartek, że wcale się teraz nie poddasz po tak wielkim, gigantycznym i przekreślającym ostatnie szanse no, nigdy nie można skrępować. Odhamuj, skręć. Przyśpiesz troszkę. O. Będziesz się teraz musiał tłumaczyć z tego przejazdu, że szybszym samochodem pojechałeś wolniej. Duży błąd, ogromny błąd właśnie można powiedzieć. Dohamowanie też nie wyszło mi tak jak chciałem. To nie można wyjeżdżać w trawę, chcesz być kierowcą roku TVN Turbo. Wiesz co to znaczy? Kierowca roku TVN Turbo nie jeździ po trawie. No to kierowca nie rolnik, co nie? No dokładnie. Bartek, ja mam wrażenie, że ty się trochę przestraszyłeś tego samochodu. Myślę, z bardzo dużym respektem do niego podszedłeś. Chyba tak. No to nie było to, czego oczekiwaliśmy po tobie. Start! Ładnie poszedł. Ładnie poszedł. Wow. Dobrze. Ale to hamowanie jest ciężkie tam, prawda? Spokojnie z gazem i gaz. Okej, gaz! Czujecie ten zapach spalonej gumy? Czuję, tak. Podoba mi się. Oh. Tak jest. Tak, poszedł grubo. Ale poszedł pięknie. Grubo, idzie, fajnie. Tutaj bardzo ciasno. Tak. Dobrze. Super Przemek. Moc ogromna, naprawdę. Jest dobra. Super. Nie myśl o niej. Przemo, super. No tu zatrzymałeś samochód, to jest podstawowy błąd kierowcy, kiedy zatrzymuje samochód w zakręcie. Nie mogę z siebie nic wysłowić naprawdę, bo nie mogę znaleźć słów na opisanie tego, co przeżyłem przed chwilą. To teraz zrób oczy zranionej sarny i posłuchaj, co inni do ciebie będą mówili. Przemek, jestem bardzo zaskoczony twoim przejazdem. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak sobie poradzisz z tym samochodem. Jechałeś płynnie, dynamicznie, szybko wchodziłeś w zakręty, trzymałeś w miarę dobry tor. Wszystko było poprawne. Naprawdę pokazałeś klasę? Naprawdę, drzemie w tobie świetny kierowca. Dzięki wielkie. Przeszczelone hamowanie, już to widzę z daleka. Tak, stary, gdzie jest Sufek, ale... gdzie jesteś ty? Wyszedł szeroko. Mamy slalom. Nerwy. Dobra. Wypuść, wykorzystaj tor.
Patrz daleko, nie przed siebie. Patrz daleko, nie przed siebie. Bo zaraz będziesz patrzył w nawigację, a to już w ogóle cię zgubi. I co? Nie udało się. Faworyt, który popełnił taki błąd, rzecz karygodna. No, moja wina. Pomyliłem się, już tu wiedziałem, że coś jest nie tak, po wyjściu zawarto zapomniałem o tym Salomie. Dobrze mi się w ogóle przypomniało o nim, a tamto już w ogóle. Jakoś nie zobaczyłem tego słupka, po prostu. Karygodny błąd, no. A jaka będzie kara? Zaraz się dowiemy. Ja wiem, jaka jest kara, 150%. Proszę bardzo. No, za ominięcie słupka, które umożliwiło ci szybszy przejazd trasy, no musisz dostać karę w postaci 150% czasu najlepszego przejazdu. No, dlatego na pewno nie wygrasz tej konkurencji. Co więcej, spodziewaliśmy się, że będziesz bardziej precyzyjnym kierowcą, a ty patrzyłeś no, jak taki osiołek śledzący marchewkę, tylko na tą marchewkę, a nie patrzyłeś na drogę. W eliminacjach zdystansowałeś swoich rywali. W tej chwili ten dystans bardzo się wyrównał. Musisz patrzeć daleko przed siebie i oceniać trasę dużo wcześniej, przed tym, jak się coś wydarzy. Sorry. Artur, jesteś na pewno bardzo dobrym kierowcą, ale ja mam wrażenie, że poczułeś się trochę zapewnie. Szeroko poszedł, oj, szeroko poszedł! Dobra, Bartek, jedziesz, dalej! Dobrze, śmielej, fajnie. Śmielej. Dobrze, Bartek, fajnie, dobrze, ciasno, kurwa, super! Zasuwaj. Zobaczcie, jak ten przód przysiada. Tak, widzicie? Tak, całe auto tak pracuje. O kurde, znaczy, że ale ładnie jedzie. Powiem wam, że jestem w szoku. Mam wrażenie, że jedzie najszybciej. Tak. Bartek, żebyś ładnie. Ty widział, co moja mama robi, jak Bartek, ona to przeżywa. Odwiń mu jeszcze. Uwaga. Super, Bartek, brawo. No, pięknie było. Ręce całe, żebyś ty widział mamę, co ona tu robiła, gniotła te dłonie, tak trzymając kciuki za ciebie. Byłem zaskoczony szczepnością, skrętem, wszystkim, naprawdę. Bartek, ja myślę, że rodzina to jest siła. Nie poznaję cię. Są twoi rodzice, którzy strasznie kibicują, a ty po prostu zachowujesz się teraz jak gwiazda, jak najlepszy kierowca w ogóle, jaki był w tym programie. Trzymaj tak dalej. Masz szansę na wygraną. Powiem ci szczerze, że byłem przeciwny temu, żeby dać ci dziką kartę. I długo tutaj polemizowaliśmy na ten temat, ale teraz przyznaję się do błędu. Należała ci się ta dzika karta, bo zdecydowanie najlepiej poradziłeś sobie z tą konkurencją. I byłem zaskoczony, jak szybko poczułeś ten samochód, który jest dla ciebie zupełnie nowy. Naprawdę było dobrze. Po dwóch z trzech czasówek, jakie przygotowaliśmy na finał, nadal nie ma zdecydowanego faworyta. Nasi kierowcy stoją teraz przed ostatnią szansą na wywalczenie zwycięstwa w programie. Nie będzie im łatwo, gdyż ostatnim autem, jakie poprowadzą, będzie bardzo narowiste Lamborghini. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż pierwsze okrążenie pokonają z włączoną kontrolą trakcji, a w momencie rozpoczęcia drugiego instruktor SJS całkowicie dezaktywuje ESP. Przesiadamy się do Lamborghini Gallardo. 520 koni mechanicznych, napęd na wszystkie cztery koła i również, tak jak w Porsche, większość kierowana na tylne koła. To widać również po oponach, 295 z tyłu, 235, tylko 235 z przodu, większość na tył. Ustawiacie sobie tryb pracy skrzyni biegów, w którym będziecie chcieli jechać. Macie do dyspozycji tryb standardowy i tryb sport. Pamiętajcie, że jedziemy na czas. Mamy do przejechania okrążenie toru Kielce w tym super szybkim samochodzie. Nie jest to łatwa sprawa, ale pokażemy naszym uczestnikom, że da się to zrobić w odpowiedni sposób. W tej konkurencji liczy się przede wszystkim czas. Trochę zachodzimy bokami, co nie? Dobra, mocno hamujemy. Dobra, to się napędzamy, szukamy przyczepności, z którą jest. Tak sobie wypuszczamy, ale trzymamy pełen gaz już teraz do mety. O kurwa, ale to było ostre. Halo Przemku, to twoja ostatnia szansa na to, żeby jeszcze zmienić coś w klasyfikacji. Będzie dobrze. Uwaga, poszedł Przemek. Idzie. Czy Przemek będzie kierowcą TVN Turbo? No zobaczymy. Na ostatnim przejeździe wykazał się dużymi umiejętnościami, dużą płynnością jazdy. Kurde, człowieku. W tej sytuacji może uratowało cię. I teraz jedziesz, uwaga, bez kontroli. Agresywniej, dawaj, agresywniejsza jazda. Super, ale...
drugi przejazd był bok trochę, niedobrze. Czemu niedobrze? Wygląda nie dobrze. O, poszedł tam. Fajne wyjście do zewnętrznej. A, hamujemy. A. Dobrze. Hamuj. O, i przejechałeś trochę. Teraz musisz się podzielić doznaniami. Zdecydowanie bardziej wolę jazdę bez ESP, bo można się wtedy wykazać. Moim zdaniem pierwszy przejazd ten z aniołem stróżem niestety był za wolny. Ten anioł stróż niestety tych skrzydeł ci nie dodał. Drugie okrążenie było bardziej dynamiczne, wydaje mi się, że szybsze. Spodziewałam się, szczerze mówiąc, czegoś więcej, ale nie wiem, jak wypadniesz w porównaniu z innymi zawodnikami, więc zobaczymy. Twój przejazd był ewidentnie spokojny, trochę tak jakbyś przejechał trasę 3000 km i myślał już tylko i wyłącznie o śnie, ale może właśnie w ten sposób da się tu osiągnąć dobry czas. Artur, uwierz mi, że naprawdę nie jest jeszcze wszystko stracone. Wszystko zależy od ciebie, tak, naprawdę. Jesteśmy dzisiaj tak wybredni. Niech dawaj ciadu! Będzie właśnie grande finale, uwaga! Agresywniej trochę. Wypuść, wypuść, za mało wypuściłeś, stary, tam jest tyle jeszcze miejsca. Późne wyjście z gazem, ale gaz w podłodze. Ciężko tu się dohamować, no, gdzie nie. Fajnie, ładnie, Arturek! Okej. Okay. Dobrze, Arturo, super, pięknie! Klasa, super! Okej, okay. I gaz. Ja mu dwie. Można? No, uwaga! Do przesadzenia, uwaga, ale... uwaga! No musiał tak pojechać, musiał. Super! Artur, masz tendencję do jazdy rajdowej, nie wyścigowej. To ewidentnie widać. Widzieliśmy to na drugim okrążeniu po wyłączeniu systemu stabilizacji jazdy. Zacząłeś się ślizgać, kontrolowałeś te poślizgi, ale straciłeś trochę dobre tory jazdy. Czas jest lepszy od twojego konkurenta. Zobaczymy, czy to będzie najlepszy czas w finałowej rundzie. Ale no, rzeczywiście, ten stres troszeczkę cię zjadł. Bartku, powiedz mi, bo to jest tak, stoisz przed wielką szansą, to przytłacza czy nakręca? Staram się o tym nie myśleć, no. Daj, jeszcze mamy kciuki. Masz minutę i nie zepsuj tego. Zrobić łapę. No na razie tak jedziesz jak do sklepu po jaja, no. Agresywniej, szybciej. Pamiętaj, żeby być szybkim kierowcą, trzeba szybko jeździć. No teraz powiem wam, że to wygląda. Wcześniej z gazem, już! Jak tu szybciej, tu musisz jechać szybciej, tu tracisz czas! Ja! Super! Już się napędzaj do mety, już się napędzaj do mety! Dobra, nie no, wyglądało fajnie, co? Dlaczego wybrałeś automat? Dlaczego wybrałem automat? No bo jest to bardzo okręty tor i naprawdę, no chciałem się skupić, tym bardziej, że ciasne zakręty, mocno trzeba było kierownicą kierować i no, chciałem naprawdę no, na jakiejś tam linii odpowiednio się skupić. Bartku, podobało mi się to, że podjąłeś ryzyko i ten twój wybór może nie był do końca trafiony, ale założenie miałeś bardzo dobre. Chciałeś skupić się na prowadzeniu samochodu, a nie szukaniu biegów, jak sam powiedziałeś. Dobry kierowca musi również podejmować ryzyko. Dokładnie tak jak powiedział Michał, mi również strasznie zaimponowałeś tym, że podjąłeś zupełnie inną decyzję niż inni. Chcąc wygrywać, trzeba ryzykować dziwnymi czasami decyzjami, bo być może one okażą się trafione. W tym wypadku tak nie było, ale za to ryzyko i tak duży plus. Uwaga! Bartek, przecież wiesz o tym, że jesteś najlepszy. Wiesz, że musisz wykorzystywać cały dołożenie. Bardzo dynamicznie jedzie, bardzo ładnie. Tu wyjście dwują, drugi bieg. Dobrze, jest okej. Okay. ESP walczy z twoimi nerwami, świetnie. I idziesz. Płynnie z gazem. O jest! Spokojnie. Mówiąc krótko, tak po polsku, wszyscy się tu ucieszyli. Twoi rywale. Zawróć kolego. Zawracam, tylko nie chcę auta uszkodzić. Runda honorowa. Zdeprymowałeś się, pokaż technikę teraz. Tak, jestem mega zadowolony, że tutaj jestem. Świetnie. No i fajnie bardzo. Z tego zadowolenia postanowiłeś zostać z nami na chwilę dłużej. No, kazałeś długo na siebie czekać. No tak, spodobało mi się tak bardzo, że nie chciałem wysiadać z tego auta. My uważamy, że zasłużyłeś na to, żeby być w finale,
ale ten finał troszkę cię niestety przerósł. Ja doceniam w tobie to, że jesteś pokornym kierowcą. Wiesz, że nie jesteś najlepszy, a czasami dzięki tej pokorze po prostu wygrywamy. No do Michała czy do Wojtka bardzo dużo im brakuje. No mam nadzieję, że kiedyś chociaż w połowie im dorównam. No będę do tego dążyć. Już wiesz, że nie wygrałeś tego programu? Wiem. To teraz my udamy się na naradę. Komisja będzie decydowała i niedługo ogłosimy ostateczny werdykt. Dzięki wielkie. Już po przerwie dowiemy się, kto jest zwycięzcą trzeciej serii programu Wydaje Ci się, że umiesz jeździć i otrzyma tytuł kierowcy roku TVN Turbo 2012. Zostańcie z nami. Pora na wielki finał. Jak ocenialiście? Do oceny zawodników zdecydowaliśmy się użyć klasyfikacji rajdowych Mistrzostw Świata, gdzie każdy zawodnik za każdą konkurencję otrzymał odpowiednio 25, 18, 15 i 12 punktów. I według tej punktacji czwarte miejsce trzeciej edycji programu Wydaje Ci się, że umiesz jeździć otrzymuje, zdobywa zawodnik, który dzisiaj podczas przejazdu Lamborghini Gallardo niestety pogrzebał swoje szanse na miejsce na podium, czyli Duży Bartek. Gracias. Miejsce trzecie. Trzecie miejsce dla wybitnego kierowcy, który jednak przespał dzisiejszy dzień. Przemek. Brawa. Wskakuj na podium, wskakuj na podium. Panowie, zostało was tylko dwóch. Ty, Bartku, dostałeś dziką kartę i po prostu fenomenalnie ją wykorzystałeś. Artur, w kwalifikacjach zdystansowałeś swoich rywali, pokazałeś bardzo dobrą technikę i szybką jazdę. Bartku, ty podjąłeś bardzo ważną decyzję o tym, żeby użyć automatycznej skrzyni biegów. I to nie była dobra decyzja. Artur, niestety w finałowym przejeździe SLS-em zjadły cię nerwy i miałeś problem z przejechaniem trasy czystą. Zwycięzcą trzeciej edycji programu Wydaje Ci się, że umiesz jeździć. Tym samym kierowcą roku TVN Turbo 2012 roku zostaje Artur! Gratuluję serdecznie. Gratuluję. Gratuluję. To był program naprawdę pełen emocji. Różnica między pierwszym a drugim zawodnikiem wynosiła tylko 3 punkty. Mam nadzieję, że podczas kolejnej edycji naszego programu będzie jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej uczestników i oczywiście jeszcze więcej widzów. Do zobaczenia. Byłeś chyba bliski załamania dzisiaj. No tak, jak usłyszałem o tym, że dostanę karę w postaci, nie wiem, 40 sekund, to wynik jest jasny, prawda? Matematyka nie kłamie. To, że widzę krople szampana na twojej kurce, to jedno. Na czole też. A co widzę w oczach? Wzruszenie. Dziękuję moim kibicom za to, że ze mną byli, naprawdę. Ten młody człowiek, który tam się popłakał, to kto to? Syn mojego brata. Chodź, Kuba. O, Kuba. To jest Kuba, który się popłakał, ale ze szczęścia. Kuba, co powiesz Arturowi? Gratuluję mu, że wygrał. No, i to jest prawdziwe szczęście. To jest piękne was. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Do góry! Brawo! Przemek, co ci się stało?